Siedem cech kotła gazowego. Siedem korzyści dla właściciela domu. Czym ogrzewać nowo budowany dom? Na jakie urządzenie grzewcze wymienić kocioł węglowy, by skorzystać z programu Czyste Powietrze? Chcemy Wam pomóc w podjęciu racjonalnej decyzji. Pierwszy wybór? Jeśli w ulicy jest sieć gazowa, to kocioł kondensacyjny. Kotły gazowe są w dalszym ciągu nowoczesne, w dalszym ciągu są oszczędne, w dalszym ciągu są czyste, jeżeli chodzi o emisję. Praktycznie w tej chwili nie ma kiepskich kotłów gazowych na rynku. Warto wiedzieć, że pompa ciepła nie jest do każdego budynku. Jeśli dom jest nieocieplony, ma grzejniki, to wybór pompy ciepła jest decyzją ryzykowną. Rachunki za energię elektryczną mogą być bardzo wysokie. Zdecydowanie lepszym wyborem jest kocioł gazowy. Poznaj 7 najważniejszych cech kotłów kondensacyjnych. Jakie będą korzyści dla właściciela domu? Mówi Norbert Winogrodzki, doświadczony instalator. Kocioł kondensacyjny pobiera do spalania powietrze z zewnątrz budynku. Spaliny ogrzewają powietrze wlatujące do kotła. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania, więc powietrze, które jest zasysane do kotła, jest zaciągane z zewnątrz, czyli nie wychładzamy pomieszczenia. I te spaliny z kotła kondensacyjnego, jak są odprowadzane z kotła, podgrzewa nam te powietrze do spalania już wstępnie, żeby kocioł nie musiał zużyć energii na podgrzanie tego powietrza. Spaliny z kotła kondensacyjnego mają czasami nawet 5 stopni mniej niż temperaturę zasilania, czyli jeżeli zasilamy instalację podłogową 40 stopni, to spaliny mają 38 stopni. Tyle ciepła zostaje nam w instalacji. Przy tradycyjnym kotle spaliny mają 130, 140, 160 stopni, w zależności od rodzaju urządzenia. Proces kondensacji pary wodnej z gazu zwiększa wydajność kotła. Kondensacja w kotle kondensacyjnym zachodzi w komorze spalania. Kocioł się uruchamia, temperatura zimna z powrotu dla kotła tradycyjnego jest szkodliwa, a dla kotła kondensacyjnego jest zwiększeniem jego efektywności o te 11% energii, która jest odzyskiwana z kondensacji. Kocioł kondensacyjny z jednakową wydajnością pracuje w zakresie od około 10 do 100% mocy. Precyzyjnie dostarcza tyle ciepła, ile potrzeba. Nie włącza się za każdym razem, kiedy ktoś pobiera ciepłą wodę. Jedziemy samochodem w trasie, samochód spala nam 60% tego paliwa, które spalamy w mieście, tak samo jak kocioł. Czyli im mniej startów, tym mniejsze koszty i eksploatacji, również i koszty serwisu i napraw, i dłuższa żywotność urządzenia. Kocioł ma priorytet. Szybkie dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Jeżeli pojawia się zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej, kocioł od razu przełącza zawór przełączający, wyłączając ogrzewanie, przygotowując ciepłą wodę użytkową, żeby zapewnić pełny komfort ciepłej wody użytkowej, bo budynek dłużej się wychładza, a ciepłą wodę potrzebujemy w tym momencie. Temperatura na dworze nie ma wpływu na sprawność kotła gazowego. Na sprawność powietrznej pompy ciepła? Tak. Temperatura zewnętrzna jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem, jaką moc kocioł ma przygotować. Ale na sprawność urządzenia temperatura zewnętrzna nam nie wpływa, co jest bardzo istotnym czynnikiem przy pompie ciepła powietrznej, która swoją moc zmienia wraz z temperaturą zewnętrzną. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym niższa sprawność urządzenia i mniejsza moc. A my potrzebujemy, im jest zimniej, tym większą moc. Kocioł kondensacyjny optymalnie zasila ogrzewanie podłogowe. Dla kotła gazowego podanie niskiego parametru na zasilanie dla ogrzewania podłogowego jest jego optymalnym sposobem pracy. Jest w stanie podać temperaturę od 20 do 80 stopni na zasilaniu. Dla ogrzewania podłogowego nowoczesnych budynków ten parametr, który jest zapotrzebowanie, to jest około zawsze 2-3 stopnie więcej niż temperatura w pomieszczeniu. Dzisiejsze domy więcej niż 40 stopni na zasilaniu nie potrzebują. Bardzo często w domach jest ogrzewanie mieszane. To wyzwanie dla powietrznej pompy ciepła, ale nie dla kotła gazowego. Mamy odpowiednie sprzęgło, mamy odpowiednią grupę pompową, gdzie na grzejniki dostarczamy parametr 50, na podłogówkę dostarczamy 30 stopni, obniżając tą temperaturę zaworem trójdrogowym z automatyką z kotła. Przy doborze na przykład powietrznej pompy ciepła ludziom odradzamy, a czasami nawet nie decydujemy się na montaż, na to, że przy parametrach wyższych niż te 40-45 stopni, pompa ciepła staje się kotłem elektrycznym, bo załączają się grzałki. Czym ogrzewać dom?
Jesteśmy w trakcie ewolucji ku ekologicznym źródłom energii, ale wciąż wybór ogrzewania kotłem gazowym jest racjonalny ekonomicznie i z troską o środowisko. Zobacz kolejne odcinki naszego poradnika. Zapytamy właścicieli domów ogrzewanych gazem i instalatorów, jakie mają doświadczenia i co radzą.